chciałem troszkę, korzystając z tego, że jest dzisiaj nagrywany ten program, chciałem troszkę sprostować, tak, to co się działo ostatnio w kampanii, czyli przede wszystkim to, co mówił mój kandydat, na przykład twierdził, że sprzedaliśmy działkę Dworzec PKS-u i potem go odkupiliśmy. To oczywiście jest nieprawdą, ponieważ nigdy nie była własność właścicielem tej działki. To było zawsze własność Skarbu Państwa. Potem przyjęła to spółka PKS Busko-Zdrój i myśmy to kupili w ubiegłym roku jako miasto za 500 111 zł. A pan Janusz stwierdził, że 600 tysięcy. Nie wiem skąd te kwoty. Jest to dosyć takie nadużycie i dlatego właśnie chciałem to wszystkim sprostować. I o co chodzi? Że ta działka była sprzedawana również przez parę lat, myśmy kupowali, tylko że cena była wyławcza 1 200 000, potem 800 i 600. Ale udało nam się kupić w tak zwanym pierwokupie, czyli to cena była przez innych już wycytowana i gmina to kupiła. Tam mam gotowy oczywiście projekt, który będzie realizowany. Też urosło do jakiegoś problemu ten parking. Parking przy ulicy Grodziskowej, obok tu, jest wpisany w ramach dużego projektu, który gmina złożyła w 2017 roku, w czerwcu, o dofinansowanie w ramach działania 6,5, 6,5, to jest działanie dotyczące rewitalizacji miast. W sumie wpłynęło 13 wniosków, 6 z nich uzyskało dofinansowanie, a nasz wniosek był oceniony pozytywnie. Jest na liście rezerwowej, razem z takimi miastami jak Kielce, Jędrzejów czy Końskie. Na pewno jest szansa, że te pieniążki do gminy będą w postaci refundacji kosztów zwrócone. Ponieważ Urząd Marszałkowski jeszcze we wrześniu tego roku wystąpił do Komisji Europejskiej o przesunięcie pewnych środków z innych osi właśnie na to, na te działanie 6.5, ponieważ to jest działanie bardzo ważne. Wiemy, że oczekujemy nie tylko my, ale 7 miast powiatowych, czyli właściwie to mówienie, że nie mamy dofinansowania, jest też jakimś niepotrzebnym straszeniem ludzi, dlatego że według mojej wiedzy na pewno te pieniążki do gminy wrócą w postaci refundacji. A dlaczego ten parking? Ponieważ Rada Miejska stwierdziła, że skoro jest to tak ważne miejsce, w którym się skupiają różne, jest kościół, instytucje, czyli jest kościół parafialny, następnie mamy Dom Kultury, Urząd Skarbowy i Armię, czyli wymaga to naprawdę porządnego parkingu i stąd pomysł, żeby tam ułatwić mieszkańcom gminy i powiatu po to, żeby mogli sobie przyjechać, zatrzymać się i tam właśnie ułatwić sprawy urzędowe. Przy równoczesnym budowie nowego szaletu, który był wiadomo w takim stanie, że budowany w latach 70., czyli był stan bardzo, lekko mówiąc, zaniedbany, bo też nie trzeba było wybudować nowy szalet. To jest 1,5 miliona, jak powtarzam, w ramach tego wniosku też mamy zapisane przebudowę Targowicy przy ulicy Targowej, to jest koszt 7 milionów, następnie dworzec autobusowy, dworzec PKP, ulica Nowy Świat, plac przed budynkiem PSTK i oczywiście monitoring miasta oraz kanalizacja ulicy Pałęki aż do ulicy, znaczy wzdłuż zalewu, bo tam mamy też problemy, widzimy, że nie działa dobrze właśnie ta kanalizacja burzowa. To są jakby, myślę, mieliśmy 9 zadań, natomiast powiat 2. I te zadania na pewno jest szansa, że będą realizowane. Jeżeli chodzi jeszcze o te sprostowania, no pan, analizując budżet telewizji, stwierdził, że nagle cudowne rozmnożenie, to chyba dobrze, że w czasie roku budżetowego gmina ma więcej zadań wpisanych w budżecie, czyli więcej chcemy zrobić. Na przykład ostatnio wpisaliśmy 7 dróg do przebudowy w ramach dofinansowania z działania, które finansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To działanie mamy dofinansowanie, żeby nie było w grudniu, a 1 200 000 wpłynęło do gminy i my musieliśmy też wyłożyć swoje pieniądze. Tu właśnie w tej części miasta w ramach tych działań będą przebudowane już w trakcie przebudowy ulica Królowej Jadwigi i Władysława Jagieł. To Państwo już pewnie wiecie, co się już dzieje. Dofinansowanie jest 80%, ale do nawierzchni jest z nich. Natomiast całe kanalizacja burzowa i roboty przy chodniku to oczywiście koszt własny gminy. Także gmina tam musiała włożyć 1 000 000 zł jeszcze do tego. No wiadomo, że w mieście jest tak, że ceny są dosyć wysokie przebudowy ulic, ale staramy się to robić ciągle.
Ja chciałbym jeszcze obalić ten mit, że 77 i tylko tam 8 czy 9 jest dofinansowanie. Ponieważ tak, w tym budżecie, proszę Państwa, co roku jest Fundusz Sołecki i co jeszcze mamy od druga? Budżet obywatelski. I te inwestycje nie mogą być dofinansowane. Z innymi musimy te pieniądze wydać swoje, a potem postępujemy co roku o zwrot. I Fundusz Sołecki w tym roku, jak co roku zyskuje zwrot, w wysokości jest, czyli Ministerstwo Finansów nam wraca 30% kosztów, które wydamy w danym roku. Czyli jest to i takie właśnie manipulowanie tym powoduje, że wydawałoby się, że my tu nic nie robimy. Ja powtarzam, że aby przerobić budżet, który w tej chwili wynosi w tym roku 82 miliony, no to trzeba naprawdę mieć urzędników, czyli trzeba te dochody przyjąć i potem je wydać, tak, te pieniądze. Trzeba je zaksięgować, wykonać, czyli umowy podpisać, na umowy na wykonanie, umowy na, nie wiem, na projekty. To trzeba być bardzo kompetentną, i to powtarzam, kompetentną, zdolną i pracowitą załogą. Taką właśnie jest załoga w urzędzie. Ludzie po prostu pracują bardzo intensywnie, ponieważ coraz więcej mamy tych zadań, powiedzmy nawet ten Fundusz Sołecki. To jest, ja sprawdziłem, to jest około 60 zadań rocznie, które są uchwalane przez mieszkańców wsi. Mamy 41 sołectw. Przeważnie jest to dwa lub jedno zadanie, czyli wychodzi około 60. I tak to wygląda, taka jest sprawa. Po prostu. Jeżeli ktoś tego nie wie, to jakby specjalnie pokazuje ludziom i manipuluje opinią publiczną. Tak? Ktoś pisze w swoim programie, że będzie robił, budował sieć internet. Przepraszam bardzo, internet w tym roku wprowadzony jest do wszystkich urządzeń oświatowych gmin. Czyli to jest drugi etap. Tu mówiłem w debacie, drugi etap. Po to, żebyśmy mogli już indywidualne przyłącza, będą już firmy, są dwie, jedna między innymi Orange, które będą budowały przyłącza do indywidualnych odbiorców, a do firm. Mówienie, że nie ma terenów inwestycyjnych, że wszyscy uciekają, bo nie ma, to jest nieprawda. W 2009 roku uchwalono plan miejscowy, w którym właśnie tereny były zaplanowane przez Radę Miejską i są ciągle, w ciągu tych ostatnich 9 lat, jakby jeszcze poszerzamy. Mamy wzdłuż drogi wojewódzkiej 767 od Pasturki do Pińczowa, to są po lewej stronie jadąc od Pińczowa, tereny tylko pod inwestycją. Następnie duża część jest też na obok, między ulicą Nowowiejską a Włochami. Tam też jest nowe tereny, które powstaną, już powstaną właśnie przy budowie czego? Przy budowie obwodnicy i to właśnie otwiera nam tereny. Mamy pierwsze, mówi się, że uciekają firmy. To jest nieprawda. Właśnie od paru lat udało się po raz pierwszy prowadzić firmę, wiem jak było z firmą PSB, tak? PSB poszło do pustka. A już w październiku firma PSB rozpoczęła budowę dużego zakładu produkcyjnego i można powiedzieć, takie jest centrum logistyczne wraz ze sklepem internetowym, gdzie miało około 120 osób. Tak na bieżąco powiem, że ja to prostuję to, co właśnie było na Facebooku, być może za późno to się na to wzięliśmy, ponieważ no, nikt nie wierzył, że można tak manipulować, tak przedstawiać te sprawy tak niekorzystnym dla gminy, dla naszego miasta w świetle. Ja powiem tak, to Rada Miasta tam przedstawiana jest jako powiedzmy ktoś, kto nie wie co robi. My naprawdę wiemy co robimy, na przykład mówienie, że będą budować oświetlenie typu LED. No, to też nie, jakieś... Takie? LEDowskie. A no właśnie. To ja powiem tak. Tu jest kolega, widzę, że się zna, także miło mi to powiedzieć. W 10 czerwcu jest podpisana umowa na dofinansowanie wymiany na terenie całej gminy, bo tyle jest lamp, 2235 lamp. W ramach unijnych środków dofinansowanie wynosi 85%. Czyli jak widać, działania już są, łatwo się mówi, oni zrobią, ja zrobię, czyli liczą, że wygrają wybory, a potem, że oni sobie to zrobią. Dlatego to mówię jeszcze przed drugą turą, że to już jest załatwione, umowa jest podpisana. Następnie fotowoltaika. Myśmy wykonali w ramach funduszy tak zwanej pomocy szwajcarsko-polskiej 1040 instalacji solarnych na terenie gminy Pińczów, czyli indywidualni odbiorcy, mieszkańcy, tyle mogli uzyskać dofinansowania, płacąc tylko 25%. Obecnie mamy już przyznane pieniądze przez Urząd Marszałkowski na montaż kolejnych 320 instalacji, w tym
191 solarnych i 130 ponad instalacji fotowoltaicznych. To się już dzieje. Już są, no tak, teraz się zmieniło niestety finansowanie i mamy dofinansowanie, wynosi tylko 60% netto, natomiast mieszkaniec płaci VAT, cały VAT, czyli 100% VAT-u od kwoty netto. Wtedy płaciliśmy tylko VAT od swojego udziału, czyli od 25%. Czyli na przykład, jak kosztowała ta instalacja 10 tysięcy netto, to mieszkaniec płacił 800 zł, a teraz, znaczy będzie płacił teraz, a płacił od 2,5 tysiąca, czyli niecałe 160 zł. I to się różni. Dlatego będzie większy koszt mieszkańca w tym, co się dzieje. Następnie, że nie potrafimy zdobywać unijnych środków. Ja powiem tak, sobie sprawdziłem to i wyszło mi tak, że przez 12 lat gmina pozyskała 27 milionów z Unii Europejskiej, a spółki gminne 23. Razem prawie 50. Dlaczego? Bo pan mówi, że będzie spółki. Właśnie te spółki, które jest pan prezes, ale w tej chwili aktualnie pan Głogowiec realizuje projekt za 24 miliony, ale płacimy netto. Czyli ten VAT jakby już jest kosztem, który właściwie nie jest za kosztem, bo on płaci netto. I mamy dofinansowanie 13 milionów, które się pomija. Czyli jak widać, to są konkretne kwoty, które właśnie już są do gminy. Następnie, fundusz szwajcarski, przypominam, 9 milionów, to były środki z zewnątrz, oraz środki z budżetu państwa, to jest 12,5 miliona. To są takie, czyli w sumie nam daje to kwotę odpowiednio około 80 milionów. Tyle pieniędzy nam się udało do gminy przez te lata, próbujemy jeszcze wprowadzić. I właśnie o to chodzi, że ciągle jesteśmy na etapie dopiero drugiej opcji finansowania, bo ja mówię, że 2006-2013 to są te pieniądze były, myśmy je wzięli, a dopiero w tej chwili się rozpoczynamy pozyskiwanie w ramach działania 2014-2020. Jeszcze mamy 2 lata na to, żeby te pieniądze, między innymi, które oczekujemy na ścieżki rowerowe, bo też się nie robi, robi się, tylko że właśnie nie zawsze już w tym roku można, jak to w życiu, część mamy wcześniej, część mamy później, są pewne opóźnienia, dlatego to nie jest też z winy gminy Pińczów. Ja może tak, to co zapamiętałem, bo wiadomo, że jeszcze wiele mógłbym tu mówić, ale nie ma co Państwa zanudzać. Ja myślę, że Państwo mi jakieś pytania zadadzą, także ja naprawdę wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w wyborach. Oczywiście zależnie od tego, jaki Państwo będą mieć decyzję, ale bo to jest ważne, żebyśmy my, mieszkańcy, wybrali samorząd, a następnie 5 lat. Samorząd, który będzie Waszym reprezentantem, mamy tu żadnych, i który będzie nie musiał słuchać nakazów płynących z góry. Powtarzam specjalnie, bo dla mnie samorząd to jest samorząd, czyli mieszkańcy, którzy wybierają Radę Miejską, Radę Powiatu oraz burmistrz, który wykonuje to, co uchwali Rada Miejska. Ja oczywiście jestem od początku kandydatem bezpartyjnym, samorządowcem bezpartyjnym, pracuję jako, nie wiem, jakoś tak się zdarzyło, może i dobrze. Uważam, że to jest mój atut w stosunku do tego, że nie będą na przykład członkiem żadnej partii, udało mi się, tyle nam się do pieniążków w tamtych latach pozyskać. Dzisiaj jak słyszę, że mówią moi konkurenci, że nie zamkniemy drzwi, sejmik jest nasz. Sejmik nie jest ich, tylko sejmik, proszę Państwa, dysponuje pieniędzmi unijnymi. Nie może tak być, że ktoś sobie wymyśli w Kiecach czy w Rzeszowie, że zablokuje, no to musimy tak, nie dać pieniędzy dla Włoszczowy, tak z głowy mówią, taka zimie, że bo tam też nie ma do Michałowa, bo nie ma burmistrza ani wójtem, nie jest osoba z partii obecnej rządzącej. Takie powiedzmy nadużycia, które są niepotrzebne i tylko jakby powodują zamęt w opinii publicznej. Także na pewno nie jest tak, że sejmik to ma pieniądze swoje, bo nie mają pieniędzy. Oni wydają środki unijne, czyli mają nawet na swoje utrzymanie część środków unijnych. I właściwie to ja tylko powiem jedno, że jak patrzę to na ten Pińczów, to przecież no, pamiętamy, tak, 2006 rok, jak wyglądało. To jest sport rekreacji, jak wyglądało tu, bo boisko, dzisiaj widzę boisko, proszę, żyje pełno ludzi, lornik, jest boisko, jest funkcyjne. Wystarczy przypomnieć sobie ulicę Republiki Pińczowskiej, jak wyglądała, tak, pamiętam, jeździłem do pracy 20 lat, tam zawsze było do wojewoda, prawda? Dopiero w tej chwili mamy ulicę Ślepa, mamy pięknie połączoną z 1-3 maja ulicą i właściwie teraz sobie objeżdżamy rynek,
kierunku wschód-zachód, a już niedługo usuniemy ten ruch samochodów ciężkich z centrum miasta, ponieważ będzie obwodnica na odcinku Łusko-Kielce. Bardzo dziękuję. Jeżeli macie Państwo do mnie jakieś sprawy, pytania, chętnie odpowiem. To, co zapamiętałem, to powiedziałem. No dobra, jak każdy z nas mamy też wady, także nie mam samych zalet, na pewno nie mam samych zalet. Proszę bardzo, widzę, że Pan ma jakieś pytanie. Mam pytanie, ponieważ z tego, co wiem, kandydat z PiS-u twierdzi, że jest w stanie, będąc sam pełniąc funkcję burmistrza, nie będzie miał wiceburmistrza. Jest tak silny, że on potrafi załatwić sprawy i wice, i rozmawiać z ludźmi. Nie wiem, czy to jest możliwe. Chciałbym usłyszeć z ust pana burmistrza, czy jest możliwe mieć kontakt z ludźmi i wykonywać wszystkie obowiązki, które odekonują burmistrz i wice. To nie. No tak, trudno jest w tej chwili ocenić, co mam na myśli mój kandydat, ale mi się wydaje, że jest to oczywiście trudne, na pewno niemożliwe, ale on tutaj właśnie, on tu pokazuje, że będzie inaczej widział, czyli on założy cztery spółki, to znaczy zatrudni czterech prezesów, cztery księgowe i zatrudni cztery radnych, to będzie na pewno więcej kosztowało niż utrzymanie naprawdę burmistrza, zastępcy, który zastępuje wtedy, kiedy nie ma burmistrza. Także to, że nie wiem, taki pomysł dla mnie, nie, to jest Pilczów, jest tak, gmina Pilczów jest dosyć dużą gminą, powtarzam. Mamy mieszkańców Pilczów 11 tysięcy, dodatkowo mamy jeszcze 41 stołec, mamy dużo jednostek, to nie będę wymieniał, oraz spółki gminne i to są. Mamy pomoc społeczną, prawda, szkoły podstawowe. To jest to ogrom zadań, codziennie spotykamy się, a samych pism wpływających do urzędu jest ponad 20 tysięcy, czyli tak średnio około 80 dziennie, które trzeba przeczytać. Jest to w stanie naprawdę nikt tego zrobić. Ja na przykład bym się tego nie podjął. Dlatego było zastępców, praktycznie dzisiaj mieliśmy dwóch, w tym. Teraz jest jeden. Myślę, że osoba, która jest kompetentna i w jakiś sposób realizuje to, co zaplanujemy w Radzie Miejskiej, czy też to, co wymyślimy w zarządzie. Także to są takie dla mnie, nie będę to komentował. Daję przyjrzenie. Nie, no, nie, pytanie od widzów. Dlaczego w planie rewitalizacji główny nacisk na Górę Zamkową, a Góra Świętej Anny tylko kaplica? Znaczy ja powiem tak, bo nie zdążyłem powiedzieć, że my również złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w zakresie zabytku. Tam dofinansowanie dosyć wysokie, jest to 95% i w miesiącu wrześniu był taki wniosek złożony. Jest to nabór rozpoczęty, właśnie był zakończony. Wniosek jest po wstępnej ocenie merytorycznej, czyli uwagi tam już były naniesione i obejmuje on między innymi Kaplicę Świętej Anny, to jest na 100%, oraz budynek drukarni Ariańskiej, czyli tu obok przy ulicy Hotelu Rukowskiej. Także jest porozumienie między gminą a parafią, że w przypadku, kiedy gmina środki otrzyma i ten budynek przy Świętej Anny zostanie za 2 miliony, tam kosztą 2 miliony jest przewidziany remont, wraz z dojazdem, otoczeniem, gmina będzie dysponowała tym budynkiem przez okres 11 lat. Po to, żebyśmy mieli możliwość, jeżeli wyremontujemy, żeby tam można było otworzyć turystów, żeby weszli. Taka jest umowa, mamy to już, umowa jest do wglądu, także nie zapominamy w ogóle o Świętej Annie. Pracujemy wspólnie z panem starostą już długo. Były różne pomysły, miało być krótko, miało być szybko, ale niestety myślę, że jeżeli tylko właśnie ten sejmik się wyraźnie przyjrzy, jaki zabytek jest człowiek, który ma taką piękną historię, jest to symbol miasta. Jestem spokojny, że te pieniądze będą. Bo wiem, że w miesiącu grudniu ma być ogłoszone, mają być ogłoszone wyniki naboru na zabytki. A jak nie wymieniałem, Zamkowa oddzielnie, także nie jest objęta tym programem. Jest programem rewitalizacji, oddzielny projekt, czyli
Góra Zamkowa, tam jest przewidziane również 7 milionów koszty takie wstępne. Na samo badanie archeologiczne tam jest przewidziane 2,5 mila. To są poważne, ponieważ tam trzeba 2 metry tego rumoszu zdjąć, żeby dostać się, ponieważ to było tak, że to było burzone szybko, kamienie były wyciągane, a ten rumosz zostawał i to jest to, jest to zbadane ostatnio w 2007 roku, tam wyjść analizę archeologii profesorów z Łodzi. I mamy tą opracowaną koncepcję, jak to zrobić. Zresztą jest to uzgodnione z Kielcami, czyli z panem konserwatorem zabytków. Proszę jeszcze łaskawie dopowiedzieć o problemach własnościowych, jeżeli chodzi o Górę Świętą Annę. My rozmawialiśmy na ten temat, ale to pytanie jest do burmistrza, a burmistrz jest kompetentny, nie ja, żeby na to odpowiedzieć. Tak, była próba przez samorząd wybudowania wejścia na Górę Świętą Annę od ulicy Piłsudskiego, i tam wystąpiliśmy do właścicieli, ponieważ jak powiedziałem, dojazd do Świętej Anny od ulicy Nowowiejskiej jest w środowisku leśnym, jest gmina właścicielem, natomiast teren wokół budynku tej kaplicy jest własnością parafii Świętego Jana Ewangelisty. I myśmy zrobili, żeby chcieliśmy kupić część działki, która by pozwalała na wybudowanie tej ścieżki. Ona tam jest, ale wiadomo jaka, tak, jest to niezabezpieczone, niebezpieczne wejście. No niestety właściciele wykazali dosyć taką dziwną postawę, bo w sumie tam mają ponad 3,5 hektara, cała ta zachodnia część góry zbocza Świętej Anny i koszt wyszło nam około 3 milionów, czyli dokładnie chyba, czyli 2 800 000, to jest no, na dzień dzisiejszy zbyt wygórowana kwota. Nas nie interesuje cała ta powierzchnia, tylko pewien odcinek, pewna część działki, także no, dokładnie ceny dali takie jak pod inwestycje, czyli za każdy metr około 80 zł. Czyli trzeba zmieniać się w kościół, tak? Proszę? Nie, nie. To są prywatni właściciele. Rodzina Spinczowa, obecnie tam jest 7 właścicieli dokładnie, znaczy współwłaścicieli. Jest problem, kto decyzję ma podjąć. Z informacji były takie próby i telefoniczne, nawet radni, bo ja tam sam osobiście interweniowałem, mówiłem. No niestety jest póki co, jest ich dosyć dużo chętnych i są dosyć poważne pieniądze. Ja przyjechałem raz do instytutu na fotografię. Panie burmistrzu, ja oglądałem te wydarzenia w internecie, no i co mnie zaskoczyło, bo tam pan komisarz po prostu wykazał straszną agresję i burtę, jak to zauważyli. Do tej pory nie osądzałem człowieka w ten sposób. Natomiast u pana widziałem ten spokój i chyba za mało tej agresji. Zbyt łagodnie pan odpowiadał. Ale co ciekawe, i teraz przeciwko panu zawiązała się cała koalicja, bo na jarmarku pińczowskim może pan spotkać pana Taratackiego, Marka Omastę, pana Koniusza, którzy agitują wszyscy przeciwko panu. Jakie oni mają wspaniałe pomysły. Jakie rolników są oni według mnie więcej za jarka płacić? Nie, nie będą na pewno. I to jeszcze do tego pani Gierlowa, która nie wiem skąd się wzięło te stowarzyszenie społeczno-kulturalne dla miasta Pińczowa, przecież to było zawsze PO. Ja pamiętam podczas zeszłej kampanii wyborczej, to pani Gierlowa do mnie do domu pukała i prosiła o głosy dla PO. No dzisiaj normalnie zmieniła opcję i jest przeciwko panu Padurakowi. Pan Zalatarski tak samo. Przecież to jest PO. Robili mitingi w parku za jakieś wybrandowane pączki u pani Marzlińskiej ludzi. Jakieś śmiechy. No robiła się grupka ludzi, jakąś tam kamerę, wiele, nic nie było też tam słychać. Śmiać nam się chciało. Siedzimy w tym parku i tak oglądamy to, że wyrobię. Z tym, że panie burmistrzu, w imieniu tych ludzi, ja jestem też emerytem, mam prawie swoją własną firmę, ale często w tym parku jestem i chcemy zwrócić uwagę panu burmistrzowi i prosić o zwrócenie większej uwagi na ten park. To jest centrum Pińczowa. A tam się zrobiła szalet miejski i jakaś pijarka tych nabojów wyskokowych, bo ja tam policjanta nie widziałem od 2 lat. Mówiąc szczerze. Przecież to są nie tego. No i po prostu ci koledzy prosili mnie, żebym przekazał panu,
Oczywiście oni nie mogli tu przyjść, bo to są już ludzie starsi i będą zawsze na Pana głosować, żeby po prostu więcej uwagi zwrócić na czystość miasta Pińczowa. Bo faktycznie to widać, że to miasto jest troszeczkę bardziej brudne, jak było. No ale nie wiem, czy Pan się ze mną zgadza, ale tego. No i sprawa tych funduszy. No przecież Pan Jaklewicz, ten wielki pisarz, chodził po domach na tych przedwyborczych tych podpisach. Agitował rząd, jedynie będzie brał, jak będzie radny. Zresztą to chyba było widać, Państwo, nie wiem, czy czytaliście te jedy. Zobaczymy, czy on tej biedy nie będzie brał. Potem trzy razy jeszcze u mnie w domu był. Dzisiaj jak go wybrali, ja oczywiście na niego nie głosowałem. To on mi nawet dzień dobry nie powie. I moja żona doznała od dziecka, przyszedł ją prosić o głos i tego. I on dzisiaj jej dzień dobry nie powie. No, na tym polega kultura tych panów. No, ja jestem przekonany, że ta agitacja ze strony pana Gonisza, przecież oni w to wkładają wielkie pieniądze i ludzie mówią to na mieście oficjalnie. Miasto chce przejąć plan Koniuszów. Będą nam dyktować swoje warunki. Będą nas gnoić, nie będziemy mieli dostępu do urzędu, nie będziemy mieli tak jak mamy. I ja uważam, jeżeli mamy swojego człowieka, mamy takiego burmistrza, jakiego mamy, musimy pana szanować i będziemy pana popierać. Nie robię to w moim imieniu, bo ja nic nie potrzebuję od urzędu. Ja jestem samowystarczalny, niezależny finansowo. Ale będziemy pana popierać, bo my widzimy, że pan dużo dla Pińczowa zrobił. A dla nich, proszę pana, to oni powiedzą, że pan zero zrobił, że pan zniszczył Pińczów. Bo tak jest ich prąd i oni tego chcą, żeby przede wszystkim pana wyeliminować, bo oni już sobie stopni ustawili. Nie wiadomo, kim Omasta będzie, przepraszam, kim będzie Saratarski i tak dalej. Saratarski. Oni sobie już stanowiska już powybierali, bo oni już widzą pana Konisza jako burmistrza. A z tym, co ten pan powiedział, ty kolega mój, no powiem, jakie są opinie na temat zastępcy pana. Ja mam jego, nie mam nic do ukrycia i niczego się nie obawiam. Ale opinia ludzi jest taka. 140 tysięcy rocznie, ma pan naczelników działu, ma pan to, może lepszych fachowców dobrać, żeby o te fundusze walczyli, bo uważam, że ten pan nie ma dobrej pracy. On nie jest Pińczowa, on nie jest duszem i sercem Pińczowianina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie, chciałbym odpowiedzieć, tak? Dlaczego nie ma burmistrza, bo to poczułem się też wywołany do odpowiedzi, tak? Dlaczego nie ma burmistrza na Jawarku? Bo przewodniczący rady akurat kończy mi się kadencja i dzięki Bogu, tak? Odpowiada za to, żeby burmistrz pracował, a nie wam na Jawarku. Ale ja nie wiem o Jawarku, że pan mi nie zrozumiał. Ja widziałem pana Saratarskiego, Omastę, pana Saratarskiego. Ale pana Baduraka pan nie widział, bo pan Badurak musiał pracować. Nie, ja nie. Ale ja nie chciałem tak pana... No, powiem, proszę państwa, bo ja to inaczej rozumiałem. Oczywiście my ciągle wiemy o tym, że to jest centrum miasta, to właśnie jest park i... Muszę powiedzieć tak, może nie też w tej policji, ale jednak my mamy taką umowę z policją, że od 3 lat dofinansowujemy służby dodatkowe. Także ja funkcjonowałem panu komendantowi, żeby te służby jednak było więcej widać w parku, czyli w parku. I tu ja tam też byłem i też widziałem właśnie to, że no tak, ci, którzy są właściwie ludzie, którzy tam nie powinni być i ja zwróciłem tą uwagę, że tam trzeba coraz częściej, nawet sam coraz częściej kontrolę policji. To faktycznie ma rację. No, co do czystości, to uważam, że dużo się poprawiło już. Każdy może mieć swoje zdanie. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Wiemy, że w tym roku zmieniła się spółka. Mamy spółkę Wodociągi, która na pewno słyszą, że jest prezes, jest kierownik, na pewno będziemy jeszcze bardziej będę wszyscy. Chociaż ja uważam, że inni ludzie przyjeżdżają do Pińczowa, mówią inaczej, że właśnie widzą czyste miasto. My zawsze dobrze staramy się sami być bardziej krytyczni i dobrze, to się zgadza. Na tych trzech kandydatów, tak no wie pan, to na szczęście nie jest to wybory, to nie jest ring bokserski, także nie muszę faulować, tylko staję do was twarzą i być może wygram. Także to tak na spokojnie. Ja też się mogę, że jest ich trzech, to nie znaczy, że akurat, będą mieć na tyle poparcie. Powtarzam, nie jesteśmy w ringu, każdy
ma swój program, a ja jestem ciągle z ludźmi, pokazuję się ze wszystkimi, rozmawiam, przedstawiam swoje działania, zresztą mnie lepiej każdy zna, bo już 12 lat pracuję, czyli widać jaki jestem w pracy, jaki jestem poza pracą, jak reaguję. To z parku też tam ostatnio bywam, bo przechodzę. Ostatnio właśnie zwróciłem uwagę, że trzeba usiadł nawet. Kiedyś gadał to było teścia, ja mam, akurat takie szczęście, że teść jest ciągle w parku, także on mi ciągle mówi, co tam jest. I też właśnie mówimy o tych właśnie panach i paniach, które tam nie powinni być. Ten temat oczywiście pozwalam się jak najszybciej rozwiązać. I właściwie to... To chyba tyle, ale jeszcze powiem, że my cały czas chcemy zamontować monitoring w mieście. Tam mamy w tym projekcie rewitalizacji na to prawie 800 tysięcy, czyli ja myślę, że te problemy będą. Zresztą ja sam dzisiaj padłem w nocy ofiarą tych, no mamy na kanale Metryku, zostały zrywane moje banery. Dwa, o których wiem na pewno, przy targowicy miejskiej. Zerwane dzisiaj w nocy, wyrwane i drugie obok desko. Już w nocy tam byli. Po prostu ktoś tam, na szczęście, monitoring to już, mamy to nagrane, także będzie postępowanie, no tego nie wolno robić. Niestety wybory są, mają swoje prawa, nawet jak ktoś powiesił to w ramach kampanii, a nie dla nas złość, tak? I nie trzeba robić samemu, wyrywać to tak na marginesie, także wiemy, że to jest potrzeba, no ale cóż. Pińczów, jak powiem, jest bardzo bezpiecznym miastem, może pan powiedzieć, że jako powiat jesteśmy praktycznie na drugim miejscu po Kazimierzy, jako w całym województwie, także też się właśnie cieszy to, co mamy, a wiadomo, że policja ostatnio też było i być może taki czas, myślę, że pan komendant policji mi to pomagający dnia. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan pytał o wiceburmistrza. Czy? Właśnie, jak to z tym wiceburmistrzem? Czy on jest nasz? Czy trzeba to zmienić po prostu jakiś moduł? To my nie mamy zmienczącą osobę. Nie mówię nie, wyborów jeszcze nie wygrałem, a z tego co mi na pewno pan Rodowski jest w takim wieku, że to nie będzie jakiś problem, bo ja osiągnął wiek emerytalny. Czyli a ten pan nie jest lubiany w Pińczowie. No ale wie pan, ja powiem tak, rozpoczynałem w 2006 roku. No i powiem tak, niewiele wiedziałem na temat administracji, bo wiadomo, że pracowałem gdzie indziej, co innego robiłem. I dlatego wybrałem kogoś, kto jest doświadczonym urzędnikiem, czyli administracja w urzędzie dużo mi właśnie, no wiadomo, że w tej chwili jesteśmy już tak, można powiedzieć, że jeszcze jedno, no nie wymieniamy koni podczas jazdy, to tak powiem na koniec. Panie burmistrzu, ale ten pan jest rzeczywiście problemem. Ja też tu z kolegą tam. To my nie mamy naczelników. Nie ma ludzi w Podlepiczowie. Są, na pewno to nas patrzy państwa. Dodatkowy głos. Dużo się słyszy, a po co tu przyjechała auto z Pieszczyca, tam na cholera taki człowiek się bawi. No, to jest cały sprawa. Państwo bawi do serca. Teraz nie jest czas na to, żeby to tak. Ile młodych ludzi jest, o, proszę, młodych chłopak. Świetnie sobie radzi. Panie burmistrzu, pan jest sercem i duszą z Pińczowa, bo jest pan też. My też. Ale ten pan, okay. To tym człowiekiem. Ale może już ten temat, ja naprawdę wezmę sobie do serca te pańskie uwagi, być może, znaczy myślę, że jest po 4 listopada. Skąd pochodzi, gdzie mieszka i po co zrobić? Jakie kompetencje? Jakie kompetencje on ma? Ale pan, wiecie, może nie mówmy, bo to jest wielu dyskusja. Na burmistrza ten temat może jest, myślę, że nie potrzebny. Można? Ten temat też panie burmistrzu, bo chodzi o naprawdę wielki temat, jedna rola w Puszowie, która jest myślę szansą dla gminy, dla powiatu. Jeszcze raz. Ale mówiłem to. Trzeba wiedzieć, panie burmistrzu, opracować, bo to jest tam, gdzie... Odpowiedziałem to, a za chwilę powiem panu. Już czy jeszcze coś masz? Postawię na miejsce. Projekt rewitalizacji, wybór tej targowicy jest już realizowany od nas, można powiedzieć, też od 4 lat. Mamy dokumentację, powie na budowę. No tak, sama kadencja burzowa to jest 2 200 000, co sprawdziłem. Bo właśnie mówiliśmy, albo bierzemy się za ten parking, ewentualnie zaczynamy, jak pan mówi, były takie dyskusje między radnymi,
co pierwsze, co ważniejsze, no niestety wyszło, niestety wyszło, że w tym roku zaczęła się budowa, przebudowa tego parkingu. Też tu zajęło uwagę. Okej, dobra. Giełda Rolna, właśnie też się dziwię, że ten nasz wniosek, który mówiłem, rewitalizacja pięciowa, został tak nisko oceniony, bo według mnie tam była właśnie chciana ta, ten nasz targowy Giełda Rolna. Czyli mamy porozumienie z pięcioma samorządami. Czyli jest tak, gmina Kije, z nami jest Michał z Mota i Dołżyce, gdzie chcemy po przebudowie tego miejsca uruchomić punkt stałego, czyli tak zwaną giełdę całotygodniową. Czyli będzie tam biuro, które będzie służyło rolnikom w komunikowaniu. Jest zgoda, jest, mamy dofinansować wszyscy, czyli całe 5 samorządów w jednakowych kwotach. Oczywiście kwestia wydania 7 milionów, czy to jest sens, tak? Co w tym roku? Tak się stało, że jest to wyborcze i ceny, zresztą pan na pewno wie, na postępowaniu są tak wysokie, że są 3 razy wyższe ta cena asfaltu niż to było w zeszłym roku, a w ogóle nie ma firm, które wybiły. Dlatego właśnie na pewno jest to ważny temat, który jest przez radnych znany, oceniany pozytywnie, tylko że mówię, ktoś to musi włożyć te 7 minut. Były próby. W ramach PROW-u też rozmawiałem z panią Gretą Stochacką w 2016 roku z panem marszałkiem. Był taki program budowy targowic, ale tam było tylko 1 000 000 zł. Czyli no, troszkę zbyt duży wysiłek dla gminy, żeby 6 milionów wyłożyć swoich pieniędzy. Dlatego, no wiem, że to jest trudny temat, ale ja przypominam, ta giełda kiedyś w ogóle nie było. To właśnie ona się pięknie rozwinęła i tam no, są takie okresy, kiedy jest jesienno-zimowe, ulewy, że to się. Ja powiem tylko jedno, bo w ubiegłą niedzielę jedno dnie na trzecia plaza portachowo tutaj wszystko na burmistrza odyskiwali, no ale a to ja wiadomo, no, ja bo rozumiem. Nie może. Ja rozumiem. No, także mówię, to jest też ważny temat. Dziękuję. Panie burmistrzu, no będziemy siedzieli, prawda? No może przyjdziemy, no weź. Na tej groziskowej ten park, on za pół roku będzie pełny. Nie dał się robić piętrowego? Już powiem, tak. Oczywiście parking piętrowy. On będzie pełny za pół roku. Znaczy, on w tej chwili jest, bo tam częściowo są jeszcze samochody z budowy, pracownicy swoją deszerują się. No tak, ja powiem tak, no, w tym miejscu nie było zgody na parking, ponieważ tam jest nadzór archeologiczny, czyli archeologiczny i konserwatorski. Jest to zbyt blisko kościoła, ogólnie są jakiś tam cmentarz. I tego typu my musimy mieć zgodę oczywiście od kogo. Pozwala, czyli konsultuję, co tam będzie, czyli no wie pan, też sobie to nie widzę bardzo, żeby ktoś zainwestował powiedzmy w taki parking, bo to koszt wtedy będzie około 5-krotnie większy, czyli około 5-6 milionów parking, który kiedy mu to się potem jakby zrekompensuje, czyli wróci do głosu. Mówię, że wprowadzę biznesmena. To ja mam oczywiście takie pytanie, ile ten pan wprowadził już takich firm do Pińczowa, którzy zainwestowali chociaż milion. A tam trzeba pięć. A drugie, słuchajcie, mówienie piętrowe. Jeździmy wszyscy, tam jesteśmy w Tesco, jesteśmy w galeriach. Tam są parki. To jest tam 6 metrów rola, wjazd, 6 metrów zjazd. Zostaje nam niewielki obszar, który będzie faktycznie wykorzystywany. Czyli nie wiem, czy jest sens budować po 2 pięter, kiedy mamy w przestrzeni, jest to sam. Ktoś to musiał wcześniej myśleć. No i jeszcze argument jeden. No, nie wiem, czy ktoś by się zgodził, żeby betonowy kolos powstał przy tak pięknym miejscu, przy Belwederze i przy kościele. Też by tam nie ma. Konserwator jest. Proszę pana, mamy obok przy cmentarzu, który jest pusty. Mamy cmentarz. Parking nowoczesny przy targowicy. Cały otwarty jest cały dzień bezpłatny. To jest. O, i tak, 300 metrów, tak? Muszą się nie zachodzić. Mamy cały dzień otwarty. Tak, na Targowy, wtorki i piątki, ale po terenie mamy też parking na Targowicy, tak? Tam jest aplikacja czynna. No i wiecie pan, tak mówienie, że ktoś powie, że nie ma co, to że każdy się rozwiązuje zgadzie do sklepu po same drzwi. Ale tam ta potrzeba, żeby ten parking służył nie tylko nam, ale tym ludziom, którzy tam w tej chwili pracują mandaty, zatrzymują się nielegalnie na pasach, na jakichś tam wydzielonych miejscach jezdni. Myślę, że to jest dobre, proszę, nie była decyzja, była nie moja, ale to jest cały radni tak powiedzieli, że budujemy ten parking. Ja mówię, mamy wyjście, zaczynamy parking, albo zaczynamy te targowice, to były wybór.
No niestety, ten mi się dobrze stało, bo ten parking jest bardziej potrzebny. Gdyby go nie było, to mówiliby tak. Nie budują parkingów w Pińczowie. A dlaczego oni nie budują? Takie mają piękne miejsca, tak? No zawsze, tak. Zawsze jest połowa zwolenników tego, mimo za zastępcy i połowa przeciwników. Ja to rozumiem, ale jakiś to ktoś to musi być. Ale bardzo proszę się do tego ale tak teraz. Możecie do tego pomagać. Skoro jesteśmy na tym grodzisku, no to naszą przychodnię czego ona jest drugiej kategorii. Nie robimy tak, tam mamy w mieście lekarzy, o której którego dnia zajdę, bo południu rano jest lekarz. A tutaj są tylko takie wybrane miejsca, w których dniach może iść ktoś do lekarza. Czemu to tak? Mogę siedzieć? Tak? Proszę bardzo. Przychodnia na grodzisku też funkcjonuje codziennie, co najmniej od godziny 7 do godziny 14.35 jest lekarz. Dwa dni czy trzy dni w tygodniu jest też do godziny 18. Oczywiście ja chciałbym, żeby dostępność do lekarza była maksymalna i żeby to lekarz czekał na pacjenta, a nie pacjent na lekarza. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie jest ogromny deficyt lekarzy. To nie jest też kwestia, że grodzisko jest gorzej traktowane. Po prostu Pińczów nie jest tak ogromnym miastem. No, podobna kwestia jak z parkingiem. No, chciałbym się, żeby były trzy, no ale do tego miasta nie jest aż taka duża odległość, żeby jeżeli jest potrzeba, nie wiem, udać się do lekarza między godziną 15 a 18, żeby skorzystać z porady dla ludzi zagrożonych. Ale nie ukrywam, że są również takie plany, żebyśmy poradnie na grodzisku przenieśli i rozbudowali, żeby funkcjonowała lepiej. Natomiast to jest w perspektywie, powiedzmy, no, mam nadzieję, że najbliższy w ogóle. Otóż, proszę Państwa, ja myślę, że to jest tak gorąco, że nie ma sensu tutaj siedzieć. Saula, a może jeszcze pytanie w formie. Czy nie dałoby się, czy nie można w Pińczowie rozszerzyć turystykę, w ogóle turystykę pod duży pole turystyka i bazy hotelowej, nocnikowej, żeby tu można było, żeby mogli zagościć tu jakieś turyści i tak dalej. Nie zbyt jest to do zwiedzania. Bardziej rozszerzyć tą poparcie tym, co my mamy w Pińczowie, obok Pińczowa, co można zwiedzać, kiedy można zwiedzać, jakieś nocne, bo pierwszy temat i drugi temat, czy nie dałoby się w Pińczowie założyć w dwóch miejscach przynajmniej światła na przejścia. To jest, mam na uwadze wyjście tam od kościoła świętego Jana przejście i na dole tutaj z ulicy Kaszkornej do tego. Jest naprawdę niebezpiecznie, tłoczno i w tej chwili już są ludzie tak przyzwyczajeni, że nie patrzy sam po nim, on to bardzo musi przejść. Ja do tej pory jeszcze nie było odpukać nieszczęść takich większych. Ale naprawdę przynajmniej te dwa miejsca, żeby nie znalazło się te parę groszy i te światła zrobić. Rozumiem, tyle dziękuję. Odpowiadam na pierwsze pytanie, oczywiście turystyka. To, co mówiłem o tym, że Pińczów ma wspaniałą historię, piękne zabytki, to wiemy. I wiemy też, że w ciągu roku samym tym ciuchcią, który wyrywa, przyjeżdża 15 tysięcy osób, jest to policzone. Są w Pińczowie. Jakiś czas przebywają, no to jest 2-3 godziny i wracają. Ale też mamy pomysł na to, żeby właśnie na tej Górę Zamkową w to włączyć, jako jeszcze tą atrakcję. Tam Rada Miejska podjęła uchwałę, że normalna jest budowa traktu historycznego, budowa jednej z wież z tarasem widokowym. I tam też planujemy taką, można powiedzieć, las miniatur budynków, to taki jest, można powiedzieć, pomysł autorski, miniatur budynków, które są budowane z naszego kamienia Pińczaka. Taki pomysł, myślę, że taki fajny. I na pewno, tylko że jak mówię, to są wszystko ogromne środki. Jeżeli chodzi o hotel, tak, no jest w tej chwili, myślę, że pięknie zrealizowany przebudowa Osiru, czyli w transporcie rekreacji, no wiem, że stało tam w tym miejscu, gdzie był miał budowany hotel, tak. No, firma popadła w trudności, w tej chwili jest już zmiana właściciela i wiem, że na pewno będzie zmiana koncepcji i tam powstanie centrum sportowo-rekreacyjne. Pan, który to odkupił, obiecuje, że jeszcze w tym roku nie ma, na pewno następny ruszy z budową. To faktycznie jest to coś takiego, tak się złożyło nieszczęśliwie, że ta firma, która budowała,
niestety w tej chwili musiała się tego pozbyć, sprzedała to, ktoś inny się po prostu. Ja to zawsze mówię, no nasza sprawa, no chcemy też wejść, to właśnie nam ktoś to, ten pomysł przejął nasz, bo Rada Miejska przejęła uchwałę w kwietniu o tak zwanej czyli strefie ochrony uzdrowiskowej. Okazało się, że między Wełczem a Pastruchą są źródła wód leczniczych, takie same jak w sąsiedniej gminie Buską. Stąd pomysł radnych, aby właśnie tego typu działania, mamy już zgodę Ministerstwa Zdrowia, na to, że w tej chwili ogłosiliśmy jeden z przetargów, faktycznie była zbyt wysoka cena na badanie klimatu. I to jest ten kierunek, czyli kierunek, co mówi Michał Kurel, też jest realizowany. Jak widać, mamy podobne pomysły, my już mamy konkretne określone działania, już są podjęte w tym zakresie. To chciałem też o panie burmistrzu mam rację, oczywiście te światła, to ciągle tak się łatwo mówi burmistrz. Wiem, że najwięcej mi się obrywa za drogi powiatowe i wojewódzkie, czyli brak chodników. Włochy, tak powiem, Skowrowno i dalej jedąc z Krzypiów, to wszyscy może burmistrz. To nie jest prawda, to są drogi wojewódzkie. No przykro jest, że ustawa mówi wyraźnie, że mamy kompetencje dotyczące dróg. To decyduje właściciel drogi. Czyli w tym przypadku mówimy o drodze wojewódzkiej. Ja mam na to kilka pism, które wysyłamy co roku z policją wspólnie, aby tego typu światła wybudować. Niestety ciągle odpowiedź jest, że nie widzą potrzeby po badaniu, natężeniu ruchu, co się udało. Udało się właśnie tam przy skrzyżowaniu Klasztorny i ulicy Legionistów, na mój wniosek, przesunęliśmy te przejścia przynajmniej od skrzyżowania o te 20 metrów. Dało to jakoś przynajmniej możliwość skrętu w lewo Klasztorną, wtedy kiedy oczekujemy na przechodzących przez wiem, ale to słuchajcie Państwo, to są takie, można powiedzieć, ja też obserwuję te miasto i po południu jest to normalne, tak? Tylko gorzej jest we wtorki i piątki. Wiem, jest to po prostu takie. To całe w Polsce jest, że w tej chwili są tak korki, tyle mamy samochodów. Dzisiaj przyjadę teraz tutaj do Państwa. Pińczów jest załadowany z samochodem. Przyjadli wszyscy na święta i wszędzie jest samochód, także korki są wszędzie, na każdym skrzyżowaniu. To takie są moje odpowiedzi. Pracujemy nad tym, jest zgoda na to, żeby skrzyżowanie Legionistów Republiki Polskiej przeszło przebudowę na rondo w ramach tej dużej inwestycji, czyli przebudowy drogi wojewódzkiej Brzeście, Rechanów, gdzie etapem pierwszym jest wybudowanie normalnych chodników wreszcie na ulicy Modenu Chłopskiej. To jest też takie długie oczekiwane dla mnie inwestycja, bo też mi było wstyd, że tak długo nie ma tam. Ale mówili mi, poczekaj, będzie obwodnica, będzie tak coś mają tam powstać nowa jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa aż za Pastórkę i chodniki. Także myślę, że będzie jeszcze w przyszłym roku pięknie wyglądała przynajmniej wjazd od Buzka, bo też pracujemy. To jest jakby no, trudny temat, ponieważ my staramy się. Udało się zrobić wjazd w tej kadencji od strony Kielc. Tak? Pamiętam, jak wyglądała droga Brzeście do Rygi. To były po prostu jedne wielkie mundy i to było też w pierwszej kolejności zrobione przez Urząd Marszałkowski. Czy to finansowanie gminy około 1 miliona. To są duże pieniądze też z gminy. Dziękuję bardzo. Ścieżka rowerowa to jest oczywiście temat też prowadzony jest od kilku lat. Myśmy mieli w budżecie, było już 6 milionów wpisane, bo miliony robić to w ramach Euromowelu. No niestety tu jest tak, porozumiemy tak, cały powiat kazimierski, powiat kliczowski, czyli od Proszowic poprzez Kazimierze, Wiślice, gminę Złota, Pińczów, aż do Jędrzejowa, czyli właściwie do gminy Kijów, tak? Ale o co chodzi? Myśmy w międzyczasie musieli jakby pozyskać te grunty. Te grunty już są naszą własnością. Na przykład nie wiem, czy wiecie Państwo, że przez las między Skrypiowem a Mielowami to były grunty gminy Michałów. Gmina wystąpiła o nieodpłatne przekazanie i mamy w tej chwili własność. Także jest to piękny projekt i powiem tak, już się buduje na województwie małopolskim. Niestety u nas w Sejmiku nie było takich jeszcze możliwości, żeby ten duży wniosek, który koordynuje starosta kazimierski, nasz Kliczowski, myślę, że to już jedno wiemy, że mamy opracowaną koncepcję, znamy koszty, trasę, no czekamy na możliwości. Także to jest, wiem, to jest wydługotrwa, tylko że to są też
6 na 9. No bo prawda. W tej na pewno. Ja może coś dodam jeszcze jako radna, że bo oglądałam te debaty pana burmistrza z kandydatem i widziałam, że kandydatowi zupełnie się kompetencje gminy z powiatowymi pominęły. Wiele pytań dotyczyło zupełnie nie zadań gminnych, ale chciałam powiedzieć, że przecież my jako gmina dofinansowujemy bardzo wiele inwestycji powiatowych, bo drogi powiatowe są dofinansowywane, jak również inwestycji wojewódzkich. I tak było z drogą właśnie tą od Kielc, gdzie gmina dofinansowała chodniki, czy robiła projekt. W tym projekcie na przykład nie było uwzględnionego przejścia takiego bezpiecznego na ulicę Leśną. Tam ludzie przebiegali przez skrzyżowanie. Ja się osobiście zwracam i do zarządu dróg wojewódzkich. No i oczywiście zrobili, ale gmina musiała ten chodnik i to przejście sfinansować. Tak samo ten chodnik na Włochy, ponieważ ja tam mieszkam i znam tych ludzi, to jest tam też taka bolączka. To nie była kompetencja gminy, więc ja pozbierałam podpisy od mieszkańców i zaniosłam do starostwa i prosiłam i nie było żadnego odzewu. No na pewno gdyby jednak no, będzie to robione, to też gmina taki projekt dofinansuje, więc wiele inwestycji jest dofinansowywane przez gminę, należących do kompetencji innych organów. No i my też to zauważyli, tak jak pani mówi, że kandydat był niezorientowany co do czego. Dlaczego pan tego nie wydał, panie burmistrzu? Jest to w mojej naturze i czuję źle. Słuchajcie, ludzie sami ocenią, widząc wystąpienia, że będę się... Myślę, że tam była taka sprawa z sanepidem, prawda? Żeby zabrać, że zabrać mniejsza sanepid. A ja znam tą sprawę, bo ja... Za mało czasu, tylko 7 minut, no trudno, nie było możliwości nawet i posty. Także po prostu było tylko tak, pytanie, odpowiedź. Nie było i posty, także no może mogłem więcej, tylko że... Czas też był wejrzony, dzwonili mi tym dzwonkiem cały czas, tak się nazywałem. Można przyjrzeć zapytać się do pana o ten PWR-ol, to tak szybko skrócił. Tak. Ludzie pamiętają, moi koledzy pamiętają, którzy pozostawali jeszcze radnym. Wtedy jak był właśnie jeszcze Bet, który miał takie inwestycje superowe niby w Warszawie, pamiętam to, jak to radna widziała wtedy. Zawsze czas jakby inaczej to pokazuje, ja to się nie będę... Każdy ma swoje zdanie, a każdy jest mądry i wie jak to ocenić. Tyle.